Bogusław Leśodorski wczoraj w programie Hyde Park powiedział, zasugerował, że być może wystartuje w wyborach na prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jak pan sądzi, jakim prezesem byłby Bogusław Leśodorski? Nie wiem, zasugerował. Moim zdaniem ma prawo zasugerować. Jeszcze niedawno nie myślał w ogóle o takiej funkcji, natomiast no, doświadczenia mu nie brakuje, bo na pewno, tak brzydko powiem, przetarcie w takim klubie, jakim jest Legia Warszawa, to dobre przetarcie przed jakimś kolejnym wyzwaniem. W tym przypadku mówimy o prezesie Polskiego Związku Piłki Nożnej. Nie wiem, jakim byłby prezesem, trudno mi powiedzieć. Na pewno trudno mi powiedzieć z tego względu, bo nie orientuję się, jaka jest konkretna różnica, a wydaje mi się, że jest bardzo duża między prowadzeniem klubu, a prowadzeniem Krajowego Związku Piłki Nożnej. Natomiast uważam, że na pewno byłby prezesem takim konkretnym, wiedzącym, czego chce, komunikatywnym, bo jest po prostu otwartym człowiekiem i lubi porozmawiać, wysłuchać ludzi, a z drugiej strony no, potrafi podejmować trudne decyzje. A w Legii był wymagającym prezesem w stosunku do trenerów? Nie wiem, ja nie miałem żadnych problemów z prezesem Leśniodorskim, chociaż mnie zwolnił i uważam, że tak nie powinno się stać, ale porozmawialiśmy na ten temat i wtedy, kiedy miało to miejsce i mamy również kontakt od czasu do czasu ze sobą do dzisiaj. Także życie piłkarskie. Prezesi też w różny sposób się zachowują, w różny sposób okazują swoje zadowolenie czy też niezadowolenie. No, piłka nożna zależy od człowieka, w jaki sposób zachowuje się w danych sytuacjach.